Kolejne postanowienie, w którym po prostu w trybie egzekucyjnym zarządził wykonanie, opublikowanie sprostowania w lokalnych mediach. Także naprawdę przeżyłem szok, że to sąd musi publikować takie orzeczenia, wykonywać postanowienia po prostu sądu za pana posła. Niestety pan poseł dalej nie wpłacił 5000 zł na sądeckie hospicjum. Dodatkowo również, tak jak wspomniałem, nie usunął swoich banerów, dlatego jest to ostentacyjne łamanie prawa, na co nie ma mojej zgody, nie ma zgody Wiosny Biedronia i mieszkańców Sądecczyzny nie tylko. Dlatego w dniu dzisiejszym składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Sądeckiej Prokuratury Rejonowej na pana posła Mularczyka.